Samochód, który Wam dzisiaj pokażę, nie jest może najstarszy, ale z pewnością był bardzo ważny dla firmy Porsche. Jaka historia stoi za pierwszą 911 chłodzoną wodą i czy warto zainteresować się tym samochodem, który dzisiaj jest najtańszy w historii? Zapraszam Was na odcinek. Ten model, tak jak powiedziałem na wstępie, nie jest może bardzo stary, ale niezwykle ważny dla firmy Zuffenhausen, ponieważ on tak naprawdę uratował tego producenta i dzięki temu możemy te samochody dalej oglądać na naszych drogach. Takiego szczęścia nie miał niestety Saab. A jak to się stało i dlaczego trzeba było ratować Porsche? Wiecie, kiedy Porsche w latach 80., 90., początku lat 90. budowało samochody, to była taka mała manufaktura, która produkowała, owszem, bardzo cenione samochody, ale ta produkcja była droga, technologia nie była zbyt wydajna, koszt produkcji był wysoki. W dodatku na to nałożyły się kolejne problemy, recesja gospodarcza, która groziła nawet tym, że firma Porsche zostanie przejęta przez innego producenta. Model 959, który został zaprezentowany w połowie lat 80., również nie spełnił pokładanych w nim nadziei. W związku z czym naprawdę to, że Toyota na przykład przejmie Porsche, było całkiem realne. No ale to byłoby niewiarygodne i po prostu, chociaż przemysł motoryzacyjny widział różne rzeczy i jeszcze gorsze zobaczy niestety. Natomiast no, Toyota i Porsche to nie bardzo byłoby to, o czym dzisiaj mówimy. Nie wiem, jak te samochody by wyglądały. Tą legendę trzeba było wepchnąć w XXI wiek. A żeby to zrobić, trzeba było dużo zmian. Zaprezentowany w 1997 roku nowy model zaskoczył wszystkich. Była to inna koncepcja samochodu. To znaczy, zasadniczo koncepcja była taka sama, ale ten samochód urósł o jakieś 17 cm, był dłuższy, był troszeczkę szerszy, ale był bardziej luksusowy. Ten samochód był nastawiony na wielkoseryjną produkcję, też przód dotąd w zasadzie był taki sam jak w Porsche Boxster, więc też obniżono dzięki temu koszty produkcji. A jak obniżono? Zwrócono się też do firmy Toyota, do specjalistów z Japonii, żeby zastanowić się, jak można obniżyć koszty produkcji samochodów, jak zreorganizować fabrykę, żeby to się udało. Dzięki czemu naprawdę obniżono koszty produkcji bez spadku jakości tych samochodów, a obniżono o niebagatelne 30%. 30% mniej kosztowało wytwarzanie nowego modelu. Największą zmianą, którą puryści ciężko przeżyli, było jednak chłodzenie, ponieważ wiemy, że wcześniej wszystkie 911 były chłodzone powietrzem, a tutaj wielka zmiana, chłodzenie cieczą. Ale nim opowiem Wam o silniku, popatrzcie jeszcze na to nadwozie, takie bardzo aerodynamiczne. No to brzmi jak truizm, ale faktycznie CX wynosił tutaj 0,30 w przeciwieństwie do poprzednika, gdzie to było CX 0,33. Nadwozie zostało wykonane z innych materiałów, dzięki temu było sztywniejsze, dalej to była stal, ale była bardziej odporna na skręcanie. Nadwozie było bardziej odporne na skręcanie o 50% i sztywniejsze o 45%, dzięki czemu też właściwości jezdne tylko na tym zyskały. Trochę większy rozstaw kół, widzicie, taki samochód przysadzisty, niski, cały czas jednak kontynuujący tradycje poprzedników. Nikt nie miał wątpliwości, że mamy do czynienia z 911. Samochód, mimo że urósł, bo był dłuższy o 17,3 cm, był szerszy o 3 cm, to jednak był lżejszy o 50 kg. To też w samochodzie sportowym było bardzo, ale to bardzo ważne. Taką cechą, która pokazuje nam, jak sztywny jest to samochód, są szyby bez ramek, czego w poprzedniku nie było. To jest pierwsza 911 z szybami bez ramek. Pokażę Wam jeszcze przód, który jest wyróżnikiem tych samochodów. Dlatego mówią też o tym Porsche jajecznica.
Nie dlatego, że trzeba mieć jaja, żeby go prowadzić, ale też chyba. Natomiast kształt świateł wygląda troszkę jak rozlane jajko. No powiedzmy, może nie jajecznica, ale jajko sadzone na pewno. Zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma pomarańczowych kierunkowskazów, pomarańczowych szkieł kierunkowskazów, tak jak było to na początku. To było zbyt podobne do Porsche Boxster. Oczywiście obniżyło koszty produkcji, no ale bez przesady już nie róbmy takiej hały. Jeżeli ktoś kupuje 911, to chce, żeby to 911 odróżniało się od tańszego Boxstera, nie? W związku z czym klienci wymogli na Porsche to, żeby troszkę zmienić ten przód, no i oni zmienili właśnie między innymi przez te kierunkowskazy. I w 2001 roku, kiedy miał miejsce ten lifting, w ramach którego właśnie zmieniono między innymi kierunkowskazy, zderzak tylny, to także doszła nowa jednostka napędowa 3,6 litra, wcześniej była 3,4 litra, która rozwijała około 300 koni mechanicznych, natomiast tutaj mamy już 320 koni mechanicznych. Spójrzmy na ten motor. Otwieranie silnika też nie jest tutaj, na słupku B, tylko tu. Przycisk po prostu. To też dla purystów może była jakaś przeszkoda, ale najważniejsze jest to, co jest pod maską. I korek wlewu płynu chłodniczego. Dlaczego? Skąd on się wziął? Skąd się wzięło to, że Porsche zrezygnowało z chłodzenia powietrzem 911 na rzecz płynu? Nie chodziło wbrew pozorom o normy ekologiczne, chociaż tak wtedy pisano. Później konstruktorzy się przyznali, że chodziło po prostu o koszty, bo było taniej zaprojektować silnik chłodzony płynem niż silnik chłodzony powietrzem. I tak ta legenda odeszła w przeszłość, a model 996, czyli 911 tej generacji wytwarzanej od 1997 roku, była pierwszą 911 chłodzoną właśnie cieczą. I mimo, że on był chłodzony cieczą, przez co był trochę, no teoretycznie musiał być też cięższy sam silnik, no i chłodnice i tak dalej, to i tak sam samochód był lżejszy o 50 kg, tak jak wcześniej wspomniałem. Więc samochód był chłodzony wodą. Silnik, tak jak widzicie, a w zasadzie nie widzicie, to dalej jednostka przeciwsobna typu Boxer. Konstrukcja, patent, który został nielegalnie wzięty z Czechosłowacji, z firmy Tatra. Takie silniki później były stosowane szeroko też w innych markach, bo Alfa Romeo, stare Alfa Romeo, Lancie, później Subaru, no i oczywiście Porsche, to był taki wyróżnik. Ten dźwięk tego silnika jest niepowtarzalny. Zaraz go posłuchamy, a potem się przejedziemy, ale jeszcze przed tym pokażę Wam coś, co w samochodzie sportowym nie jest bardzo ważne. Dwie rzeczy w zasadzie, czyli ile osób może jechać Porsche i czy można tutaj wsadzić coś do bagażnika. Bagażnik jest z przodu, także chodźcie. Chyba się otworzył. No i jak widzicie, to bagażnik nie jest duży. Tutaj mamy zmieniarkę, tutaj mamy płyn, zbiorniczek płynu hamulcowego, tu mamy plecak, a tu mamy jeszcze pod tym apteczkę i taką dojazdówkę śmieszną. No i w zasadzie to jest tyle, co tutaj możemy zmieścić. No to teraz jeszcze parę przynudzeń o ilości miejsca z tyłu. A może nie przynudzenia, bo każdy się pyta, czy naprawdę tutaj może jechać 4 osoby. Tak mi właściciel zdradził, więc zobaczmy. Fotel przedni jest maksymalnie przesunięty do przodu, żeby nie było nieścisłości. A ilość miejsca jest dalece niewystarczająca, więc chyba nie muszę Wam tłumaczyć, że te fotele z tyłu są tylko takie pro forma. Tak to wygląda, trzeba jechać skulonym, jak w jakimś czołgu czy transporterze opancerzonym, którego jeszcze dla Was nie testowałem. Pamięć ustawień foteli, no coś, czego poprzednie generacje Porsche 911 nie oferowały.
Ten samochód był zbudowany już troszkę według innego ducha. Cały czas to była 911, ale jednak ludzie wymagali bardziej komfortowych warunków jazdy i takie miała zapewnić nowa generacja modelu. Widzicie, dużo skóry tutaj na boczkach drzwiowych, poduszki oczywiście, cztery poduszki powietrzne, trójramienna kierownica obszyta skórą, centralne miejsce zajmuje obrotomierz. Tu wyskalowany do 8000 obrotów na minutę, widzicie. Wszystko to przeszyte skórą, bardzo ładnie wykończone, po latach nawet. Tu się nic nie dzieje z tym autem, ma nieduży przebieg, bo niespełna 130 tysięcy km i stacyjka po lewej stronie, zawsze to mówię, Porsche, stacyjka po lewej stronie, tak tutaj jest, widzicie. Kontrola oleju, poziomu oleju, no i zegarek. Tutaj dodatkowo jeszcze szybkościomierz. Fotele, jak fotele trzymają, zaraz się przekonamy. Skrzynia automatyczna, fotele są podgrzewane. No i cóż, oczywiście mogę Wam jeszcze opowiadać, że mamy tutaj tempomat, tu mamy funkcję komputera pokładowego, ale czy naprawdę to w Porsche jest aż takie ważne? Chyba nie. Dlatego zapraszam Was na jazdę próbną. No słychać, że to jest jednostka z układem przeciwsobnym. Taki charakterystyczny, piękny dźwięk. Teraz mamy ograniczenie elektroniczne do 4000 obrotów na minutę. W zasadzie więcej go nie pokręcimy, jeżeli nie jesteśmy w ruchu. A poza tym, jak już go odpalimy, no to będzie oczywiście inaczej. Boczne poduszki powietrzne, wszystko ładnie wykończone, dużo skóry, system nagłośnieniowy firmy Bose, ale system nagłośnieniowy jest z tyłu tak naprawdę, więc teraz zapraszam Was na przejażdżkę i zobaczymy, co to auto po latach potrafi. Nie będziemy się ścigać, bo no, tym autem się da oczywiście to zrobić, ale tutaj się tego nie da. To teraz pojeździmy Porsche, zobaczcie, jakie piękne widoki mamy tutaj. Naprawdę, ale nie o widokach dzisiaj będzie audycja. Myślę, że nie tego wymagacie ode mnie. Jak się jeździ Porsche? Przede wszystkim no, to jest samochód sportowy, już taki prawdziwie sportowy, mimo że z odrobiną luksusu, z taką trochę większą odrobiną niż w poprzednikach, ale no, jednak to, że nawet obrotomierz jest w centralnym miejscu, to świadczy o tym, że jednak to jest auto nastawione na osiągi. Samochód jest dosyć ciężki, 1485 kg waży. Jest trochę cięższy od wersji z napędem tylko i wyłącznie na oś tylną, ale z uwagi na lepszą przyczepność osiągi ma takie same, czyli pierwszą setkę uzyskuje po 5,5 sekundy, natomiast prędkość maksymalna to 280 km na godzinę, ale jako że jeździmy dzisiaj po Norwegii, a nie po niemieckich autostradach, to niestety nie będziemy mogli tego sprawdzić. Może uda nam się gdzieś rozpędzić do 100 km na godzinę od zera. To, co mi się podoba w tym samochodzie, to że on nie jest taki bezkompromisowy. Po prostu można nim normalnie jeździć. Oczywiście prześwit jest niski, więc bez przesady, ale można nim w miarę normalnie jeździć. A przy okazji, jak chcemy sobie poszaleć, to tutaj też nie ma najmniejszego problemu. Auto się bardzo dobrze trzyma w zakrętach. Tak jak powiedziałem, też nadwozie jest bardzo sztywne. No, jest to dobra inżynierska robota. Zresztą tego byśmy wymagali i tego wymagali klienci. I to też legło u podstaw sukcesu tego samochodu, że on nie jest tak bezkompromisowy jak Ferrari. Jest bardziej praktyczny niż Maserati i no też bardziej trwały, w związku z czym jest taki bardziej przyjazny w obsłudze. Jak ktoś chce mieć auto sportowe, no to raczej weźmie Porsche. Przyciśnijmy go trochę. Tutaj nie bardzo jest gdzie, z uwagi na to, że mamy silnik z tyłu, mamy też specjalne opony.
opony do 911, to nie są takie opony, które tylko kilku producentów oferuje tego typu opony. Pirelli i nie pamiętam jaka druga firma, chyba Michelin, ale może się mylę. Jeżeli się mylę, piszcie w komentarzach, nie chcę tutaj opowiadać głupot, ale trzeba zwracać uwagę na takie właśnie szczegóły w tych samochodach, że no coś, co nam się może wydaje, no wiadomo, opony odpowiednie, a tutaj proszę, tylko dwie firmy oferują opony właśnie do Porsche, bo mają dosyć dużą nośność, muszą mieć dosyć dużą nośność, no i odpowiednie wymiary i indeks prędkości. Także z tym trzeba się zmierzyć jeżdżąc Porsche 911, ale generalnie, tak jak wspomniałem wcześniej, to nie jest auto, które wymaga jakichś strasznych poświęceń, że nie da się tym normalnie, nie da się tego normalnie eksploatować, a wszystkie części to trzeba zamawiać kuzyna z Niemiec, który ma jakieś kontakty. Drogi, widzicie, przejeżdżamy, nawet zęby nam nie wypadają. Mamy też szyber dach, oczywiście mamy też ESP. ESP tutaj się nazywa PSM, Porsche Stability Management. Możemy wyłączyć, ale nawet gdy mamy włączone PSM, to i tak ma duży margines ten samochód i możemy naprawdę lekkie poślizgi nim, możemy lekkim poślizgiem wjeżdżać w zakręty. Natomiast no, nie zapominajmy, że to nie jest zabawka i tutaj można przesadzić. Mimo napędu na 4 koła, to większość momentu obrotowego jest przekazywana na oś tylną cały czas. Jednak taka jest charakterystyka tego samochodu. Co jest jeszcze może ciekawe dla Was, to zużycie paliwa. Zużycie paliwa w tej chwili wynosi jakieś 13,6 litra. Na trasie można spokojnie w dziesiątce się zmieścić, więc nie jest tak najgorzej. Po mieście myślę, że do 20 jest to do osiągnięcia spokojnie. Może troszkę mniej, 17, jak się Wam uda. Więc no wiadomo, samochód sportowy, ale na trasie spokojnie dziesiątka, to myślę, że nie jest najgorszy wynik. Zważywszy na to, że no, mamy tutaj 320 koni mechanicznych, no więc trzeba wykarmić te koniki, nie? Na tym kończymy przygodę z Porsche. Samochód, który może był trochę kontrowersyjny, może nie był już takim rękodziełem jak poprzednicy, ale tak naprawdę uratował tą firmę we wszystkich wersjach nadwoziowych i wersjach silnikowych. Wyprodukowano tego modelu ponad 170 tysięcy sztuk od 1997 roku do 2004. Było, jak wiadomo, też Porsche 911 Cabrio, Turbo, GT2, GT3. No, w tych wersjach GT2 to prawie było 500 koni mechanicznych, także jest w czym wybierać. I kto wie, może to jest dobry moment na zainteresowanie się tym modelem dziś, bo to jest jednak cały czas prawdziwe Porsche, chociaż chłodzone wodą. Jeżeli filmik Wam się podobał, to poproszę o łapkę w górę, udostępnienia, subskrypcję, piszcie, jakie samochody chcecie oglądać, co sądzicie o takich Porszakach. No i do zobaczenia już za tydzień. Chciałem także podziękować Piotrowi za udostępnienie tego wspaniałego egzemplarza. Nie, nie jest na sprzedaż, nie pytajcie się w komentarzach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Aha, te bączki, które tutaj widzicie, to nie myśmy kręcili.